Czawa 26 marca, zapowiadana na dzisiaj przez panią Justynę Sochę. Jak to nazwać? Manifestacja, spacerek z dzwonieniem, ze stukaniem w garnki, tak? Przeciwko pandemiczna, przeciwko pandemii, plandemii. Widzimy funkcjonariuszy. Piękne kobiety, znowu przystojnych mężczyzn. Pieska dzisiaj nie widzimy. Tam co był w parku. Widzimy grupę. Igora Komarenko widzimy też. Witam. 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 Tak, te czasy na pewno przejdą do historii. Trzeba już ma bobla na palcu, bo co to nie, a wy co dalej, co macie hałasować? 3, 4. Brawo dla Iwana, to jest naprawdę człowiek, który wie, o co chodzi. Mogą mówić, co chcą, ale tylko on pokazał, jakim jest, za wolnymi ludźmi i za wolnością, a nie za srebrnikami. Brawo dla tego pana, naprawdę mega szacunek. Chwila spisywania spacerowiczów jest kwintesencją tego systemu. Oczywistością jest, że sądy to uwalą. Oczywistością jest, że rząd nie ma prawa z dekretami i rozporządzeniami podczas konferencji prasowej narzucać nam obowiązków i otwierać ograniczać praw. To jest nielegalne. A policja jest wykorzystywana do nielegalnych działań. Ludzi na ulicach całej Polski. Właśnie dostajemy umorzenia. A panowie policjanci się tak napracowali, żeby nas spisać, wylegitymować. Tyle nerwu i krzyków i po co? Po co?
to by sam miał kilogramy papieru, a sprawa i tak wygrana. Ściągajcie maski, otwierajcie gospodarkę. Brawo dla pana, brawo. Szacunek, wie o co chodzi. Ściągajcie te maski. Zanim pojawią się problemy zdrowotne. A psychicznych już jest dobrze. To jest legalne. Maski nie uchronią nikogo przed wirusem. To jest jedna wielka ściema. Wierzycie w to kłamstwo i dajecie się zniewalać i będziecie mieli problemy ze zdrowiem w jakimś czasie. No to świadomo na czas. Nadciąga lato. Też będziecie w tym chodzić na plażach. Latem będzie szaleć wirus na Pomorzu, pamiętajcie, na Mazurach i na Pomorzu będzie szalał wirus latem, będzie on przybierał na sile, bo trzeba będzie wszystkim tym, którzy mają pracę sezonową, odciąć ich, bo będą chcieli zarabiać pieniądze, a to nie można zarabiać pieniędzy. Ludzie na krupuszkach zarażają, ale zamyka się w armię Mazury. Bo wirus się teleportował. Z południa do centrum. Latem się teleportuje nad morze. To jest jeden wielki cyrk. Kabaret, jedno wielkie kłamstwo, w które po prostu daliście się nabrać, ludzie. To jest prank. Bierzcie kranki, pokrywki i patelnie. Wyjdźcie na ulicę swoich miast i krzyczcie razem z nami. Rząd pod sąd! 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 Wyjdźcie na ulicę swoich miast z przesłaniem do ludzi, żeby przestali się bać, żeby wyłączyli ten korpoświetnik telewizyjny, który bierze im mózgi i składa do głów. Nie ich myśli, strach, lęk i panikę.
ci za to wykłania i śmierć. Ani rząd, ani producent, ani WHO, ani Komisja Europejska zostaniecie z tym sami. Dowiadujcie się sami, nikt za was wszystkiego nie zrobi. My wam tylko pokazujemy drogę, mówimy, że jest inaczej, przekazujemy wam informacje, a to, co wy zrobicie, to już wasza sprawa. Czy będziesz chciał żyć w niewiedzy, czy staniesz się ignorantem, czy będziesz wolnym człowiekiem, przebudzonym i świadomym tego, co się dzieje. Poprzez strach.
Jest pan opłatowany przez korporacyjny przekaz opłacony w kraju. Ściągajcie maski, nie ma żadnych badań, które nam udowodnią, że uchronią was przed wirusem. To jest ściema. Nie ma żadnych badań. Proszę pokazać, podstawić badania, będziemy rozmawiać. Na razie jedyny argument to jest niewiedza, ignorancja i wyśmiewanie drugiego człowieka. To tylko ważne argumenty. Otwórzcie oczy, przestańcie się bać, szukajcie te maski. Nie ma żadnych badań, które udowodnią wam, że was uchronią przed wirusem. Nie ma! To tylko od was zależy, czy spowiedzicie, czy nie. Zróbmy hałas! Zróbmy hałas! Pobudka, ludzie! Przespaliście już za długi czas, za wiele lat. To jest ten moment, żeby w końcu otworzyć oczy i zobaczyć, co się dzieje naprawdę. Nie ma żadnych badań, które udowodnią, że maski uchronią was przed wirusem. To jest tylko wasz wymysł i kłamstwo, w który wierzycie, bo wam nie wmówiono. Chcecie być wolnymi ludźmi czy niewolnikami? Maski zmienia się co 30 minut, ale w ogóle nie uchronią was przed wirusem. A jeśli macie wirus w szyję, to czemu patyki do lekarza skrają, żeby go zbadać, czy go jest, czy go nie ma? Czemu nie wezmą go ze śliny? Szukajcie informacji, dowiadujcie się w tym temacie. Ukrywając swoje emocje za maskami. Nie ma żadnych badań, które udowodnią, że maska uchroni panią przed wirusem. Nie ma żadnych badań. To tylko przesłanki medialne, tylko rozmowy pseudoekspertów, którzy czerpią z tego korzyści majątkowe. I tak trzeba sobie powiedzieć, czemu mówili na początku inaczej, a zaraz się zmieniła na generacja. Ściągajcie te maski, one nic nie dają, nie uchronią was przed wirusem, bo nie ma żadnych, jakichkolwiek badań, które to udowodnią. Nie ma. To tylko wy w to wierzycie, bo wam to mówiono. I nic innego, nie ma żadnych badań. Żadnych. Zostawcie wolnych ludzi! Nie dajcie! Bierzcie sprawy do sądu, nie przyjmujcie żadnych mandatów, to jest nielegalne, nie można was zmusić do tego! Nie ma żadnych badań, które udowodnią, że maski uchronią was przed wirusem. Nie ma! To jest tylko wasza sprawa, czy w to wierzycie, czy boicie się mandatu. Nie ma! Zwykła sezonowa grypa zamieniła się.
Rozbiera się wam podstawka prawa. Nie gódźcie się na to. To nie pandemii trzeba się bać. Trzeba się bać totalitarnych zapędów rządu polskiego i innych. Lokalistów, którzy chcą nas wszystkich policzyć i oznaczyć paszportami szczepień. Nie ma żadnych badań, które udowodnią, że maska ochroni kogokolwiek przed wirusem. To jest ściema i kłamstwo, które wierzycie niby dorośli ludzie, ale naiwni jak dzieci. Co mogę wam powiedzieć? Szukajcie informacji, dowiadujcie się na ten temat. A później będziemy się pukać w głowę, kto miał rację. Wciągajcie maski, nie ma żadnych badań, bądźcie wolnymi ludźmi, przestańcie się bać, największym waszym wrogiem jest wasz strach, który wam zaszczepiono już. Chcę się wam zaszczepić eksperyment medyczny. Nauka zdalna, dzieciaki już od roku czasu siedzą na zdalną naukę. Zobaczycie jak to jest. Co będzie za 20 lat z tymi ludźmi? Co oni będą robić? Kto to zaprowadzi? Nie byłoby żadnego problemu. Jest tylko strach. Strach, który się chce wam wpoić do głowy, żebyście się bali i robili wszystko, co wam się powie. Czas z tym skończyć. Zdejmijcie te maski, nie ma żadnych badań, które udowodnią, że uchronią was przed tym wirusem. Czego się boicie, ludzie? It's a plague. It's a pandemic. It's bullshit. Take off the mask and be free though. Wszyscy na wyborach! Wszyscy na wyborach! Głównie! Głównie na wyborach! Uwaga! Uwaga!
mamy stan epidemii. Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Maski nie ochronią was przed wirusem. To jest kłamstwo, w które wierzycie. Daliście się nabrać jak dzieci. It's a prank, bro! It's a prank! Pobudka! Policjanci razem z władzymi obywatelami protestują przeciwko wymuszaniu szczepień na COVID! Szczepienia dopiero wywołają falę. Zobaczycie, bo w końcu te szpitale, które stoją teraz puste, czekają na przyszłych klientów. Wszystko jest przygotowanie. Ściągajcie te maski, wychodźcie na ulicę i czas to zatrzymać jak najszybciej to szaleństwo. Nabrać w to kłamstwo wierzycie. I wy jesteście mądrymi ludźmi. Daliście się nabrać. Nie ma żadnych dowodów, które udowodnią, że maski uchronią was przed wirusem. Nie ma takich dowodów. To jest tylko element strachu, zastraszenia. Boicie się mandatu, boicie się kar, że będziecie dyskryminowani przez innych ludzi. Albo się boicie minuta. Ale część z was biegała przy ubicach pewnie od roku i jeszcze nie zachorowała, a teraz już maseczki zakładacie, bo trzeba nowe maski założyć. A ja jestem za wnętrzami.
A po co jest narodowy spis ludności? Po co?